Siema, siema, witam na moim kanale, gramy w Car Mechanic Simulator 2018. Od ostatniego odcinka troszeczkę podekspiłem sobie postać, troszeczkę sobie, jak widzicie, usprawniłem warsztat. Mam już m.in. miernik kompresji, skaner OBD, szybciej odkręcamy śrubki, mamy ścieżkę diagnostyczną i tak dalej. I dzisiaj, dużo nie zwlekając, rzucamy na warsztat Salem Keran. Kupiłem tę maszynę od znajomego, który szybko potrzebował pieniędzy. Zapewnia, że samochód jest sprawny, ale coś dziwne znosi go na prawo. No i ten dziwny zapach jakby pieczarek. Z tego co pamiętam, to zajmuje się pracą biurową, a nie handlem. W każdym razie sprawdź, co to jest. Co jest nie tak i doprowadź go do stanu używalności. Okej. Okay. Będziemy sobie na filmach, na odcinkach brać te samochody, które są misjami fabularnymi. Tak sobie wymyśliłem. No nic, na początek... Na początek tego weźmiemy skręca, czyli na ścieżkę diagnostyczną gadamy na początek. Zobaczymy, później go weźmiemy na tor, przetestujemy, zobaczymy co wyjdzie. Spróbujemy jak najwięcej części sobie ogarnąć. A, zapomniałem, chciałem wsiąść do niego, nie wsiada się, tylko tutaj się bierze. Okej, spróbujemy go. Ledwo odpalił. Zobaczymy, czy to hamulce. No, już widzimy, że przednie hamulce są cieniutkie. Tylne hamulce są jeszcze gorsze. Przednie zawieszenie teraz. O, ale się telepie coś w nim. No, średniawka. No i tylne zawieszenie. No już widzimy, tuleje gumowe. Tarcze hamulcowe, zaciski, wszystko do wymiany. Okej, zamkniemy. Wysiądziemy z niego, przeniesiemy go teraz. A jeszcze zobaczmy stan auta. No jeszcze jeszcze parę części zostało do znalezienia. Przestawmy samochód sobie na podnośnik. Bo i tak go trzeba stąd wyjąć, ale... Zanim będziemy w nim grzebać, to jeszcze pójdziemy sobie na tor testowy. Przejdziemy się na tym torze, zobaczymy, jak on się tam prowadzi i co nasz mechanik wyczai w nim. Nie takiego, jak powinno być. No ale już zapowiada się dosyć długa naprawa. No to jedziemy. No, przyspieszenie średnie. Ale na to się nie żalił. Żalił się na to, że ściąga w prawo. Czy on skręca jakoś w miarę? No właśnie. No nic. Nawet poszło nieźle. A teraz test zawieszenia. Zobaczymy. I jeszcze tylko hamowanie. Już chyba można. Dobra. Zobaczymy, co tam takiego się pokaże w nim. Jeszcze sobie nowe urządzenia sprawiłem, czy to nie wiem, czy się miernik OBD da podłączyć. Zobaczymy. Drążek kierowniczy, końcówka drążka. No jest sporo. Sporo, ale jeszcze chyba nie wszystkie. Jeszcze jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć części nieznalezionych, to sporo. Spróbujemy do silnika podpiąć...
Nie, to nie tak się robiło, to musimy wejść. I teraz narzędzia badawcze. Tak, skanera się nie da. Ale może się da miernik kompresji. Zobaczymy, co pokaże. Stary rupieć, jak widać. Nic nie pokazał. Dobra. Podnosimy go. Czego tu zacząć, powiedzcie mi? Może tak. Może sobie zaznaczmy wszystkie te części, które są gdzieś do zdjęcia. Może w międzyczasie od razu uda nam się resztę znaleźć. Bierzmy sobie go. Demontaż części, dobra. Ściągamy pierwszą felgę. Trochę szybciej już śrubki odkręcam. Widzicie, tu jest co najmniej zacisk hamulca. To jest tak. Dodamy. Bo jest do kupienia. Klocek nie jest do kupienia. A nie, klocki hamulcowe też. Tarcza. To są te tuleje gumowe. Okej. Ale tutaj jest części do wymiany. Tą zaślepkę zdejmiemy. Tego się nie da, musimy najpierw łożysko wyjąć. Piasta przednia. Praktycznie całe koła trzeba tu rozkręcić. Drążek. Wahacz. Stabilizator. Patrzmy, czy tu jest jeszcze tuleja. To na pewno. Ta przekładnia kierownicza, bym to chciał zbadać. Można zbadać po zdemontowaniu. Dobra. To przejdźmy na tą stronę. Na pewno cztery tuleje już są do wymiany. To koło też trzeba zdemontować. Wierzę, bo to trzeba wszystko to zapamiętać. Jak tyle tego jest. Nie taka prosta sprawa wszystko pamiętać. Okej. Może kierowniczy, a... Co z tą przekładnią? Przekładnia kierownicza też była na wymianę. Jest jedna z części, które się nie świeciły. Tu jest jeszcze tuleja jedna. Cztery te tuleje. Wyjdźmy. Osiem tulej gumowych. To wszystkie te tuleje są zużyte we wszystkich. I z przodu, i z tyłu. Dobrze, mam teraz tablet, także już nie muszę
muszę za każdym razem biegać do komputera, żeby to wszystko zakupić. Piasek stąd zdejmiemy. Cały ten most jest do wymiany. Bo paliwo niepotrzebnie chyba wymontowaliśmy. Zamontujemy z powrotem. Miała 55%, także raczej nie potrzeba jej było demontować. Za to trzeba tą tuleję stąd wymontować. Ok, dobra, idziemy z drugiej strony. Tu jest. Zaciski, tarcze, wszystko jest do wymiany. Teraz to zdejmiemy. Nie wiem, że teraz płaszcz trzeba to. Tak samo. Całe zawieszenie trzeba. Praktycznie rzecz biorąc. Rozmontować. Dalej się nie da. Ten amortyzator. Był dobry. Jeszcze nie. Cały wał napędowy. Spoko, całe zawieszenie. Kolejny amortyzator. Wszystko później jeszcze będzie trzeba montować. A co tutaj? Tu jest jeszcze ta tuleja. Dalej nie mogę tego zdemontować, a już praktycznie nic z tego nie trzyma. Wahacze. No i to chyba nawet nie musiałem. Dobra, zdemontowaliśmy tu całe podwozie. Praktycznie rzecz biorąc, zobaczmy, czy wszystkie. O, mamy, proszę bardzo, mamy wszystkie. Nie, jedno. Jedna część jest jeszcze. Kurde. Niedobrze, bo później będziemy się bawić z tą jedną częścią. Musimy sobie, zobaczymy tak na szybko, czy filtry. Bo jeśli chodzi o zapach, to albo obudowa wentylatora, nie. Chłodnica, nie. To filtr powietrza. Może do wymiany. Zobaczymy. Jak z tym filtrem? Filtr był dobry. Montujemy z powrotem. I raczej z jakąś taką jedną częścią właśnie. Później człowiek się bawi z tym.
trochę, nie wiadomo, coś tam narzekał, że jest jakiś... Że jest jakiś zapach pieczarek. ABS. Nie, moduł ABS był dobry. Pompa ABS też dobra, czyli montujemy z powrotem. Nie będę się bawił rzeczami, które... Nie będę ich wymontowywał, jeśli nie ma takiej potrzeby. Rozrusznik? Nie, no rozrusznik jest ok. Jeszcze jedna część, tak? Nie wiadomo, co tu jest takiego, co mogło być uszkodzone. No niestety, to już mogę sobie odhaczyć wszystkie. Nie wierzę, bo jak go złożę do kupy, to później będzie ciężko znaleźć ta jedna rzecz. Rzućmy okiem jeszcze pod spód. Filtr oleju? Nie, filtr oleju był dobry. Nie mam pojęcia, co może być problemem. Jeśli jest coś... Jeśli jest zapach... pieczarek. Świece? Nie. Dobra, wyjdźmy. Opuśćmy sobie. Rzućmy okiem pod pokrywę. Wszystko jest ok. Filtr paliwa też chyba wymontowywałem. Zobaczmy jeszcze tak na wszelki wypadek świecę. Ale to może być błędne. Czy ja mogę sobie je zbadać bez wykręcenia? Zbadać za pomocą skanera OBD. No, chciałbym zbadać, a nie mogę. Dobra, nieważne. Raczej niebo wyglądają w miarę normalnie. Montujemy z powrotem wszystko. Może się mylę, może po prostu coś z zawieszeniem jeszcze ominąłem. Chociaż już chyba wymontowałem wszystko, co było do wymontowania z zawieszeniem. Z tyłu to całe rozmontowałem. Nie wiadomo, jeszcze rzucę okiem na amortyzatory. Może to któryś amortyzator. O, a może łącznik stabilizatora. Nie wygląda dobrze. Łącznik stabilizatora wyglądał ok. Może ten
ten wahacz. A, bo tego wahacza nie wymontowałem w ogóle. Oczywiście. Wahacz dolny, no. Pewnie, że tak, dobra. Ja sobie zniknę na razie. Kupię wszystkie części, które mam do kupienia, bo jak wiecie, tego jest cała lista, także... A jeszcze jednej części nie znaleziono. Zaraz, zaraz. To jakiego grzyba? To co tam jest jeszcze takiego, co nie znaleziono? Rzucę jeszcze raz okiem pod spód. Tabelka. A, może to. Widzicie, cała tabelka była do wymiany. No, litera. Ja sobie pójdę na zakupy, kupię to wszystko i za niedługo spotkamy się, będę montować z powrotem. Dobra, jestem z powrotem. Już kupuję ostatnią część, czyli wahacz dolny. Razy dwie sztuki. I możemy iść montować to wszystko. Zaczniemy chyba od przodu. Spróbujemy to wszystko tutaj zamontować. Montaż części. Lecimy po kolei. Belka poprzeczna. Nówka sztuka, świeci się. Wahacz dolny. Ok. Przykręcimy, będzie miał zawieszenie. Nówka sztuka całe, ale nie wypłaci się chyba do końca życia. Przekładnia kierownicza też jest nowiutka. Drążek kierowniczy. Końcówka drążka. Pstryk. Tutaj jest jeszcze stabilizator, który chyba niepotrzebnie wykręciliśmy. No i możemy już chyba powoli zaczynać montować wszystko na koło. Czyli to jest raz. A tam jeszcze zapomniałem tych tulej gumowych. Tutaj, o, tuleja gumowa jedna. Nie pamiętam, gdzie się tą drugą montowało. Jest ich 8. O, tam jest. Sorry, tu jest. Dobra. Montujemy drugą. No i teraz tak, tarcza hamulcowa. Klocki nowiutkie. Zaciski na razie mamy jeszcze jakieś tu używane. Nie wszystkie są zużyte bardzo, także zostawimy mu. Łożysko piasty tam w środku. Zaślepka półosi nowiutka. I możemy montować koło. Ok, jedna strona jest. Rzućmy okiem na drugą. Zaczynamy tak. Tuleje gumowe powkręcamy, żebym nie zapomniał. Tam jest jeszcze jedna. I teraz ten wahacz dolny. Też nowa część całkowicie. Ok, drążek kierowniczy. Końcówka. I tutaj ten łącznik stabilizatora nie wykręcaliśmy, także jest ok. No to możemy montować tarczę. Ok. Mam nadzieję, że za to dużo pieniędzy zarobimy, bo jakby nie było. Sporo roboty tutaj z tym było. Ok, klocki. Klocki mamy, nowki sztuki wszystkie. Zaciski z przodu mu założymy stare, a z tyłu mu założymy nowe. Jak już zarobię trochę kasy, to przyjdzie moment, w którym będzie trzeba sobie własny samochód zacząć robić. I już, bo można tutaj kupić na aukcjach albo w takich shopach i tam
i go odrestaurować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj cały ten most wymontowaliśmy, ale to nie było takiej potrzeby, na to wychodzi. Bo tu większość części była dobrych. Jest podstawa sprężyny. Nie, chciałem wyjść. O, chciałem zamontować sprężynę. Dobra. To on tu leje gumowo. Gitara. Jeszcze tu. Sporo rzeczy niepotrzebnie odkręciliśmy. Ale to standardowo tak jest, żeby dojść do tego, co jest zepsute, to mi zajmuje to sporo czasu i rozkręcenie wszystkiego, co jest możliwe. I tak mało silników grzebaliśmy dzisiaj. Dziwne. Dobra. Tutaj tą płośkę. No to jest nowa rzecz tutaj. Tutaj będą zaciski nowe. Ciekawe, co jest lepsze, czy nowe zaciski na nowej tarczy, czy... Czy mamy nowe zaciski na starej tarczy, także... W sumie... Okej... Okay. Tu jest jeszcze... Wahacz. Wahacz to i tak musieliśmy wykręcić, z tego co pamiętam, to nawet dobrze to zrobiliśmy. Cały most niepotrzebnie wyciągnęliśmy. No, tak ogólnie. Ostatnia tuleja. Idzie to całkiem sprawnie, powiem. Mamy tarczę. Mamy klocek. I koło. No i co? I to by było tyle? Wyjdźmy sobie, zobaczmy, czy zostały nam jakieś przedmioty. A, mamy jedną tarczę hamulcową wytylowaną na nowkę sztukę, ale nie wiem. 80% ma, czyli co, założyłem jakąś starą? Zobaczmy. Dwóch tulej nie założyłem. Jednego zacisku hamulca. To zaraz nie, kontynuujmy. Sobie ułatwimy sprawę, bo sobie zaznaczymy, z której strony. O, żeby nie trzeba było szukać. Tutaj po dwie tuleje wsadziłem. No właśnie, tutaj zapomniałem o tulei. A to, żeby ją teraz włożyć... Nie, to jest włożona. Co ja włożyłem tu jakąś? Spoko. To o co chodzi? 55% to było za mało, czyli... Też kiedyś czytałem, że podobno części giną. Może to i prawda. Tuleje gumowe.
A jakimi on częściami chciał? 100% wszystkimi. Dobra, kupimy jeszcze dwie tuleje gumowe, jeden zacisk i spróbujemy wymienić na nówki. Nie tuleje, tylko tuleja. Gumowa, to kupmy dwie. I zacisk. Teraz sprawdźmy, czy mamy w magazynie. Mamy. Podmienimy. Zamontujemy tą nowkę sztukę. Skoro mu nie odpowiada tamta. Teraz chciałbym przeskoczyć do tej drugiej. O właśnie, i teraz ją też wymontować. I zamontować nową. Nie podobało mu się. A czy teraz mu się podoba? Tak, teraz mu się podoba. I został jeszcze tylko ten jeden zacisk tutaj. Nieszczęsny. Który też musiał mi zginąć przy kupowaniu, bo dam sobie rękę uciąć, że kupiłem odpowiednią ilość. A może i nie, nie wiem. To tu zamontujemy zacisk. Nowy. Zobaczmy, czy nie będzie płakał, jak mu tam środek założyłem, ten stary, ale... Jak? Zadowolony, zadowolony. 5000 dochodu dostaniemy. Cały samochód jest gotowy. Kończymy zadanie. 4300 mamy doświadczenia, 18000 już zarobiłem. Mamy jeden punkt do wydania. Mogę albo na przykład więcej dochodu za ukończenie zlecenia. Montować i demontować części szybciej. Szansa na powodzenie naprawy. Miernik bieżnika. Albo miernik elektroniczny. Połączenie elektroniczne. Weźmiemy sobie ten miernik. Zawsze to może nam ułatwić życie. Jeszcze tak, na koniec odcinka sobie zobaczymy. Jest następne zadanie. Mój samochód nie odpala, nawet jak jeździł, to dźwięki, które wydały, były dziwne. Dobra, jego sobie zostawimy już. Dobrze? Nie zniknął? Nie. Jego sobie zostawimy już na następny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.